co my tutaj... Uuuu. Nie, turbo mamy zainstalowane, to nie. Myślałem nad tym, żeby zmienić opony na jakieś... Nie, pokazówki mnie nie interesują. Ale weźmy jakieś takie może, które będą się spisywały trochę lepiej na terenie. Do driftu, opony. Po prostu opony pro. Nie wiem, jakie tu wybrać, bo te... Nie wiem, czy to przez opony, czy przez co, ale samochód straszny jest w prowadzeniu. Wyścigowe zawieszenie. Terenowe. Drogowe. Do speedcrossu. Pokazowe, rajdowe. Rajdy to nie. Troszeczkę tam samochód idzie do góry, jak damy takie zawieszenie do, wiecie, offroadu. Dajmy wyścigowe, chyba najlepiej będzie, nie? Dobra. Tak, już jestem, już się naprawił internet, także możemy sobie lecieć dalej. Hamulce trochę lepsze kupmy. Może samochód będzie lepiej jeździł, nie wiem. Turbosprężarkę mamy, to mamy, to mamy, to mamy, to mamy, to mamy, to mamy. Tak. Sprzęgło mamy na poziomie super, więc tu jest super. Dyferencjału chyba lepszego nie mamy niż ten. Drogowy układ różnicowy. A może byśmy dali wyścigowy. Ej, zwiększy mi się wtedy, zmniejszy mi się prędkość wtedy. No to ciekawe, no dobra. I mamy tutaj jeszcze jakieś pierniki, ale tego nie będziemy instalować, nie? Turbosprężarkę, mam turbosprężarkę już kupioną. I tak, idziemy sobie w noc, bo w nocy mamy więcej do roboty. I chodźmy sobie, myślę, że na następną misję. No ale zobaczmy, tutaj sobie odblokujemy, tak, tu jest stacja benzynowa, tam jest dalej chatka do odblokowania. Odblokujemy sobie tą chatkę, żeby móc się teleportować po mapie. I lecimy na kolejną misję fabularną, zobaczymy, co tam trzeba zrobić. Na poprzedniej pokonaliśmy sobie ziomeczka. Okej. I tak, tu mamy garaż odblokowany i teraz jedziemy sobie... Jedziemy... O, tu mamy jakiś wyścig. Może byśmy go machnęli szybko. Dawaj, machniemy go, a potem pojedziemy sobie tutaj. Tutaj też jeszcze sporo rzeczy jest do odblokowania, bo jeszcze ani jednej ikonki nie mam z jakimiś wyścigami i tak dalej. Dobra, to chodźmy sobie na tamten wyścig. Mam już dwie butle nitro, ale one są... Właśnie, nic praktycznie nie daje. Będziemy musieli sobie dwie butle, ale po 3 kg każda zainstalować, żeby to dawało faktycznie kopa. Do czego jest ta BMK? Ta BMK jest do ścigania, większość tutaj właśnie robimy wyścigów. I no już sobie ją dosyć dobrze stunigowaliśmy na tym silniku. Ale to jeszcze nie to. Bardzo słabo sobie radzi na offroadzie, nie? No jest... Bardzo mi wtedy zwalnia. Ojej, a gdzie nas tu prowadzi? Czekaj, jak my będziemy ten wyścig jeździć? Aha, dobra, tu potrzebujemy mieć asfaltowy samochód, więc... Na offroadzie jest bardzo słaba, a mnie tutaj kieruje na jakieś polne drogi. Okej. Millennium F, tak się nazywa ten wyścig. No przejedźmy go. On jest jakiś niby prosty, więc... Lucek, do której śmigasz? No zobaczymy. Dawaj Gulfa. Ej, a co byście powiedzieli, jakbyśmy zrobili dzisiaj dwa streamki? To znaczy, jakbyśmy streamowali do północy. Rozpocząłbym drugiego streamka. Dobra, go. No tutaj nie powinienem mieć problemu z nimi, bo mam znacznie lepszą furę. To chcecie do północy grać ze mną w Need for Speeda? Spoko. Tylko bym musiał wyłączyć tego streama i odpalić od nowa, bo jakiś tam problem jest po zerwaniu tego połączenia. Co wy na to? Może tak być? Dobra.
Dzięki Radek za 25 gwiazdek. Siema. Dobra. No to chyba jakaś szybka akcja tutaj będzie. I chyba akurat jak skończymy ten wyścig, to będziemy w miejscu, gdzie zaczniemy misję fabularną. Kurde. Ciasno tam było, nie? I taki ślepy zakręt. No kurde, jak oni mnie doganiają tutaj? Przecież oni mają dużo gorsze samochody. Kurcze, co jest? Nie no, tam się dosyć mocno rozbiłem, więc... W sumie mogą, nie? Okej. I patrzmy, prędkość maksymalna. O, ciężko się tu rozpędza, nie? Tak już powyżej 250 to przyspieszenie praktycznie nie istnieje w tym aucie. Ale spokojnie, my sobie jeszcze stunigujemy furkę. Chcę tą V8-kę odblokować. 4-litrową, jak to brzmiało, kurde. Ja bym tą V8-kę raczej może do tej starszej BMW-ki włożył. E? To by był konkrecik. Dobra, misja fabularna. Tu znowu jakiś wyścig. Zaliczył mi się tamten w ogóle? Dobra, zaliczył się, super. I lecimy na fabułę, pyk. To było chyba I-135, nie? Tak się nazywała ta BMW-ka. Ostatnio Lucek 7 godzin w hita. Właściwie jak nagrywałem te odcinki, to dużo więcej grałem tego hita niż 7 godzin, więc... Tak, mamy tutaj dwie butle LPG zainstalowane. Chyba mnie policja dogania. Yep. Do ciebie mówię, zatrzymaj się. Oj, chyba nie. Ile razy można powtarzać, zatrzymaj ten wóz. Nie dogoni mnie tym. Jadę na BMW M4. Przetestuję jego możliwości. Do wszystkich, upatrujcie celu BMW M4. Aha. Jaki to szlak, udało mu się gdzieś schować. No nie, tutaj już mamy tą fabułę, ale musimy się z policją rozprawić. Czekaj, tylko jeden radiowóz. Zróbmy go. Nadal czekam na informację. Jeszcze go nie mamy. Straciłem tego szybko. Kurde, następny. Aj! Skończyliście z robotą? Ale twardy! Nie taki był plan. Można prosić o wsparcie? Aj! Ale mnie dziabnął. Kurde, następny się pojawił. Szlak! Mam nadzieję, że już ich tam nie będzie. Ze hajsu to kupi stuninguj Volvo Amazon? Nie, Pączek, proszę, tylko nie Volvo Amazon. Och, zauważyli mnie. Szelak. Matki na kamerze. Fujaro.
chyba będziemy musieli trochę więcej z policją się pobawić przy okazji. Chyba ta. Już nam tak łatwo nie odpuszczą, jak challengery weszły do akcji. Muszę sobie jakąś furę typowo pościgową zrobić. Nie wiem, czy to może nie zrobię... Nie wiem, czy z tej BMW takiej fury nie zrobię. Z tej tutaj. Chyba, że zrobię tą starszą BMW na furę typowo pościgową. E? Wzmocni się ją tam. Macie szczęście. Wsparcie już w drodze. Dobra, jedziemy na doki ich zgubić, co? Ajajaj, z tej strony, z dwóch stron zajechali, skubańcy. Dobra, mam pomysł. Tutaj jest taka hopka. Może na niej da się wyskoczyć. I zobaczymy, co oni zrobią. Nie potrzebuję pensji. Nie doleciałem. Ale oni chyba też. Patrzcie, nic zdrowia mi nie uciekło. Dobra, chodźmy tutaj. Zamurowane, kurde. O shit, o shit! O shit! Uciekaj! No nie! Ja pierdzielę! Lecimy z tą fabułką, zobaczymy, co tutaj będziemy musieli zrobić. Chyba znowu będziemy musieli kogoś pokonać po prostu. Za to też jest sporo reputacji, więc warto je robić. Myślałem, że Amazon ci się podoba. Może jakiś inny... Ja nie lubię za bardzo starych samochodów. Wiesz, pączek? Depto jej najprosty. No staram się, naprawdę z tą policją jest trudno. Jak będziecie grali w hita, to zobaczycie, że dostaje się pod dupie ostro tutaj. Dwa razy ci uderzą samochód i już nie masz połowy zdrowia, zwłaszcza na wyższych poziomach. Można sobie furkę ogólnie też ulepszyć i wzmocnić od uderzeń, ale do tego trzeba właśnie levelować, tak? A żeby levelować, to trzeba brać udział w wyścigach i pościgach nocnych. No kurde. Znowu mam pizzę, smacznego Filip. Dzisiaj byłem na pizzę, ale była tak okropna. Powiedziałbym wam jaki lokal, ale nie będę wredny. No. Dobra, Nari. Lecimy z Nari. Jak Nori. Musimy tą babkę tutaj ogarnąć. Jestem tam, gdzie chcę być. O! Dziwny ten tekst był. Szymona gada. Jej teksty są mega słabe tutaj. Niektórzy mnie na YouTubie prosili, żebym zmienił dubbing na angielski.
Możemy spróbować, tylko trzeba by było chyba jakąś aktualizację do gry pobrać. Po prostu język angielski, nie? No to wtedy by się wszyscy pytali: Lucek, dlaczego nie grasz po polsku? Proszę bardzo. Wow. Udam po prostu, że to się nie dzieje. Dobra, i mamy koniec. Kolejną laskę pokonaliśmy, za to będzie dużo reputacji, więc warto sobie robić te misje. No i potem się dragi odblokuje, jakieś tam inne tryby wyścigów pewnie też, nie? Dobra, wygrałaś. Ale z tego co wiem, nie tylko mnie musisz pokonać. Dobra, tu mnie chyba nie złapią. Wow! Co to było? O człowieku! No tak. Trzeba być naprawdę dobrym na tych policjantów. Kurde. Jakby się pytali, dlaczego nie grasz po polsku. A ja cały czas na przykład odpowiadam ludziom. Bo ja mam fajne stanowisko do jazdy na kierownicy i się pytają, dlaczego ja nie gram na kierownicy w tę grę. Bo to jest w końcu gra wyścigowa, dlaczego nie grasz na kierownicy? No, hello! Pojedziesz ze mną. Na pewno? No właśnie. Chyba nie chcę przegapić zwycięstwa. Okay, ile mamy hajsu? Ja chyba nie miałem tam nic do ulepszenia, nie? Poziomu też nie mam jakiegoś tam wysokiego do wbicia, to chyba nie wchodzimy do garażu. 18 poziom bym wbił. A który mam? No mam 18. Jeszcze dajmy sobie spokój, okej. Więc to mamy. Tutaj mamy parę rzeczy, parę takich znajdziek. Chyba mamy sporo wyścigów do jeżdżenia i trzeba je pojeździć teraz. Który tutaj mamy poziom? 200. No to możemy sobie to chyba myknąć. Valkyria, tak się nazywa ten wyścig. Na szczęście szosowy. Sporo jest tych wyścigów i bardzo dobrze. Jest trochę driftów. Jeszcze nie ogarnąłem furtki dobrej na drift, więc... Au! Kurde, nie da się tutaj patrzeć na czat i jeździć. Trzeba bardzo powoli jeździć samochodem, żeby mógł czytać wasze komentarze, wiecie? Dobra, jedziemy na następne miejsce zobaczyć i pojedziemy sobie na następny wyścig. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Myślicie, że do tej BM-ki warto by było sobie spoiler zainstalować, jakiś taki większy? Teraz mam taki subtelny, malutki z tyłu, jego prawie nie widać. Chyba jest okej, nie? Odblokowałaś tego merca fajnego. O właśnie, merca możemy kupić, możemy sprawdzić. Tylko nie wiem, ile on będzie kosztował. Mimo to warto byłoby go sprawdzić, bo na pewno ma V8 pod maską. Z tego co się orientuję, to właśnie 4-litrową. A? Dokładnie 3,9 ma tam V8, ale V8, więc powinno to brzmieć już całkiem fajnie. Tak, będzie trzeba go kupić. Uciekliśmy im podczas wyścigu. Tak, tego merca myślę, że możemy sobie kupić za moment. Sprawdzimy go. Lubię tę BM-kę, ale chyba powyciągam z niej części, żeby merca trochę ulepszyć, trochę nim pojeździć. Zobaczymy jeszcze, no. Mam tu kogoś, kto aż prosi się o porządny wóz. 300 km na godzinę. Woo! Nie da się skręcać praktycznie tym wozem. A, już wiem czemu, czekaj. Musimy sobie docisk zwiększyć. Wow. Musimy sobie docisk zwiększyć. O, hops. Teraz będziemy trochę lepiej skręcać, nie? Właśnie, bo ja sobie wcześniej docisk w tym aucie zmniejszyłem i ciężko mi było nim manewrować. Teraz będzie lepiej.
Dobra. Ale pruje teraz Sakura. Już dosyć konkretnie. Wiecie, czego mi brakuje? Chyba w salonie samochodowym nie ma czegoś takiego jak testu dźwięku samochodu, prawda? Będziemy musieli to sprawdzić. Jakoś nie zwróciłem na to uwagi, żeby to było. Chyba nie można testować fury, jeśli chodzi o dźwięk przed kupnem. Dobra. Siemaneczko wszystkim, co dopiero wpadli na streamka. Up. Siema Marek Rambo. Widzę cię. Ooo! Jak Mercedes będzie źle brzmiał. O kurde, tu mnie wyprzedzili. Ja nie mogę patrzeć na czata podczas jazdy, kurde. Gorzej dużo jeżdżę. Ej, no z tymi powinno mi pójść łatwo, co on mnie tak zostawił z tyłu? To na prostej. Dawaj tą BMW tam z przodu. Dawaj, 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 będzie zakręt. Co ona tak fajnie brzmiała, ta BMW z tyłu? Co to za ziomek, ty? Słyszycie ją? Nie ma, kurde. Zjeżdżaj. Dziadu. Jak ona cisnęła! Fajnie to brzmiało, kurde! Będziemy musieli to sprawdzić.